Lucerna, koniczyna, tymianek, szałwia i wiele innych roślin miododajnych zostało zasianych w okolicach starosądeckich stawów. Miododajna łąka to dobrodziejstwo dla pszczół, które mają do dyspozycji rośliny bogate w pyłek i nektar. Chodzi o wsparcie naszych pszczół, naszych małopolskich pszczół. Wiemy z badań, że największym problemem są jednolite roślinnie łąki. Rośliny, pszczółki bardzo często nie mają w całym roku swojej działalności roślin, z których mogłyby czerpać. Dlatego projekt polega na promocji zasiewania kwitnących cały rok, symbolicznie, łąk. W związku z tym siejmy łąki miododajne, prywatne, samorządowe. Łąkę symbolicznie zasiali seniorzy oraz młodzież ze Starosądeckiego Liceum. Na terenie gminy zostanie zasiane 2 hektary łąk miododajnych. Czemu Stary Sądzie? Odpowiem na pierwsze pytanie. A dlatego, że patrząc w historię Starego Sądza, która została wpisana w księgi, to już w 1245 roku na terenie naszej gminy, czyli w okolicach Rytra, Barcic, Przysietnicy, Moszczenicy, już były zapiski o bardzo, że miejscowości zajmowały się produkcją miodu, czyli bartnictwem. Projekt Małopolska przyjazna pszczołom odbywa się w ramach tegorocznej edycji Małopolska Pszczoła. Myślę, że to jest bardzo dobry wyznacznik takich działań wspólnych, które będą realizowane w całej Małopolsce i które będą miały istotne znaczenie w tym, że chronimy w sposób przemyślany, właściwy naszą przyrodę. A w ramach projektu zostanie zasianych 16 hektarów łąk miododajnych w 10 gminach Małopolski.